3 grudnia odbędzie się kolejna aukcja sztuki współczesnej Opart i abstrakcja geometryczna. W ramach tej oferty mamy szansę zaprezentować Państwu aż 3 obrazy Wojciecha Fangora. 3 obrazy, które stanowią kwintesencję jego twórczości z lat 60. 70., wykorzystujące charakterystyczne geometryczne kształty, koła, fali oraz rozety. Niewątpliwym wydarzeniem na polskim rynku sztuki jest pojawienie się obrazu M22, który powstał w 1969 roku. Obraz został namalowany specjalnie na wystawę Fangora w Muzeum Guggenheima, która odbyła się w 1970 roku. Są znane tylko 3 kompozycje tego typu. Jedna z nich, M39, została zaprezentowana w ramach aukcji w 2018 roku. Została sprzedana za 4 700 000. Ustanowiono tym samym rekord w kategorii obraz na polskim rynku sztuki.